Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa. Zapraszam do oglądania nowego poradnika. Dziś wam przedstawię tam kilka pułapek, jak można zrobić pułapki na różnych graczy. Na niektórych serwerach banują za takie pułapki, za takie różne rzeczy, ale na własnych serwerach możecie robić. No wiadomo, gracze będą mniej grać, jeżeli będą wpadać w takie pułapki czy coś. No ale to już wasza wola. Pierwszą, co by wam tu przedstawić. No najprostszym chyba sposobem jest zrobienie, nie wiem, jakiejś dziury z lawą czy z czymś na przykład, nie? Jak tam wpadnie, no to już nie wyjdzie, bo z lawy nie można się teleportnąć ani nic. To tak, zaczniemy od teleportu. Wiadomo, można zrobić sobie teleport jakiś, ustawić gdzieś na przykład napisać tabliczkę. TP dom na przykład. No i sobie pójdzie jakiś nowy gracz czy coś, będzie myślał, o, tepnę się do domu czy magazyn napisać. No i dużo takich graczy po prostu wejdzie w ten teleport. No jeżeli ustawimy na przykład tu w tej lawie tego teleporta, no to stamtąd już nie wróci. Nie tepnie się choćby chciał, no. I można zrobić takie coś. Na przykład wyrzucić gdzieś teleport gdzieś daleko w górę. No wiadomo, gracz, który nie ma premki, nie może latać, no nie uwolni się z tego. Tak samo zrobienie dziury w dół. Gracz, który ma premkę, po prostu będzie sobie wciskał skrzydła i to będzie amortyzować upadek i nie zginie. Tak, tu wam zademonstruję. Wchodzimy i wywala nas gdzieś i spadamy. Kto nie ma premki, no to już nie żyje, nie? Wiadomo, pułapka musi być ustawiona na naszym klejmie. I najlepiej tak, żeby nie... Jak tu spadnie i się zabije, no to gracz przyjdzie sobie, weźmie. Właśnie nie wiem, czy na... Czy... Ja chyba może gracz na kogoś klejmie, jak zginie, wziąć sobie grób. Więc lepiej to zrobić tak, że jak spadnie, to wywali go pod ziemię, gdzie nie będzie się mógł kopać i nie weźmie sobie tego grobu. To co tutaj mamy następnym? Następnym możemy zrobić coś takiego. Mamy domek, sobie robimy domek na dole. O, domek. O, ktoś patrzy, nie zabezpieczył. Gracz patrzy tam, no to ja nie wykopałem tego głęboko, ale tam na dole mogliście jakieś skrzynki czy coś naukładać. Parkę mamy zgaszoną. No i bierze gracz, po prostu wchodzi w to i biegnie. Naraz się drabinka skończy. Jakby dziura dużo głębsza była, czy na dole lawa, czy coś. No lawa może nie, bo lawa to będzie widać na dole, to na pewno tam nie skoczy, ale jakby była na odpowiednią głębokość, to myślę powinien zginąć gracz. Co tutaj dalej? Dalej możemy zrobić sobie coś takiego. Mamy chodniczek i gracz sobie idzie i chodniczek znika. Ja to zrobiłem tak, że większość można to zrobić na... Mało kto chodzi po świecie tak, żeby idzie wolniutko, idzie dużą drogą. Jeżeli zrobimy ten chodnik odtąd tam do tego budynku, to nikt nim nie pójdzie, tylko wszyscy pobiegną. A jak tu na przykład wejdziesz, biegniesz, to nie zdążysz zauważyć tego, że to znikło. I... Można tutaj dać spawner potworków. Bo tak, o, gracz bierze i ucieka. Jeżeli będzie normalna dziura, to ucieka. Ale jeżeli damy tutaj spawnera i na przykład tego potworka, to po wpadnięciu on się zespawnuje. No z jednym jeszcze, jak gracz ma dobry ekwipunek czy coś, z jednym tam wygra, ale jak ustawimy na przykład 3, nawet chyba 2 wystarczą, mi się wydaje już.
Dwa, jak ustawimy, no 2-3, to 100% żaden gracz nie przeżyje tego. Nie zdąży się tepnąć, nie zdąży uciec. Można też dać lawę, no te też się nie da z lawy uciec. Jak widzicie, pojawia się. Dobra, wyjdziemy z tego. Tak, trzeba troszkę rozebrać, żeby wyjść. Gdzie mam ten schodek? A dobra. No to by była ta chyba trzecia pułapka, co można zrobić. W sumie czwarta, bo mamy te teleporty, mamy schody. No, dobra, trzecia. I ta dziura. Co jest jeszcze takiego ciekawego? Ciekawego jest zrobienie drzwi na hasło. Robimy drzwi na hasło, wpisujemy hasło, wchodzimy do domku. Jest restart, to się drzwi zamkną. I co to jest niby za pułapka? Ktoś wchodzi, wpisuje hasło. Ale można to ustawić tak, że po wpisaniu na przykład złego hasła zniknie nam podłoga. Jak widzicie, wpisuję dobre hasło i nic się nie dzieje. Jeżeli znamy hasło, nic się nie dzieje, nic się nie robi. Ale po wpisaniu na przykład złego hasła znika nam podłoga. Sobie stoimy tu. Patrzymy na teleport. Najczęściej mówimy, a ktoś pisał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy tam przeważnie do pięciu. Czy raz, dwa, trzy sobie ktoś pisał. I próbujemy, może akurat się trafi. W większości każdy podchodzi i próbuje, czy się trafi. Próbujemy. I lecimy w dół do dziury. Tu potworek, czy lawa. I już mamy gościa ugotowanego, gościu już nie wyjdzie. Na pewno drugim razem już nie spróbuję tego wpisać, no ale albo po prostu stanie gdzieś dalej, bo pisać można z dosyć daleka. Do ile nie będzie, popatrzy, że tu do tyle. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To z pięciu kratek można pisać, z sześciu już nie da się pisać. Jak ustawimy to na pięć kratek, no to tylko musimy pamiętać, że na pięć kratek również nie na bok. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja, na pięć też, na pięć bok. Musielibyśmy ustawić całe takie paletko, żeby znikało. Na pięć, odliczyć od tego. Nie, żeby nikt nie mógł trafiać. Późna pora, spać mi się normalnie chce. No to tak, nie wiem jakie jeszcze pułapki, no ja tak wymyśliłem tak na teraz. Jeszcze mogę wam coś pokazać do PvP na przykład. Wiecie, jeżeli znajdziemy grób gracza, który zginął przed chwilą, jest na serwerze, nie jest, jak nie jesteśmy adminem, nie da się tego grobu wziąć. Na pewno wielu spotkało taki, czy udało się zabić na przykład. Przychodzi do mnie tu gościu, chce mnie bić, bijemy go. Udało się nam go zabić, ale nie jesteśmy adminem i nie możemy zabrać tego grobu. Robimy, no ja akurat tu mam. Jeżeli jesteśmy na polu, na przykład tu, gdzie nie ma klejma i zabiliśmy tu tego gracza, stawiamy tutaj swojego klejma. Jeżeli zaklejmujemy ten teren, jesteśmy administratorem tego terenu i wtedy jego grób możemy wziąć. Więc możecie ganiać za graczami, ale nie wchodzić na ani jego klejmy, ani na klejmy innych graczy. Wiadomo, jak wy zginiecie, to nie wiem właśnie jak to działa, jak wy zginiecie. Jeżeli wy, nie wiem, czy jak zaklejmujecie teren szybko, czy on waszego grobu
Ja tak, waszego grobu nie weźmie, ale jeżeli on go zaklejmuje, to już wasz grób weźmie. Więc to też jest dobry sposób. Trzymać sobie jednego klejma w pogotowiu. No jest ich tylko 24, no to dużo tym nie poklejmujecie. Tu już widzicie, więcej już się nie da. Że też to jest dobry sposób na PvP. Tu wam w tym jeszcze wam pokażę, jak zrobić właśnie ten kodzik na to. Zejdziemy sobie tutaj pod ziemię. A mi się mordka ziaje normalnie. Usuniemy sobie tutaj to wszystko, żeby to było fajnie widać. Mamy tutaj dwa znikacze postawione. Mamy tutaj numer pada postawionego, czyli do tego. Czyli to i to tworzy nam normalne. Widać kod ustawione, równe się. Podłączone do drzwi. Czyli ten numpad do tego. Czyli z numpada podłączamy do tego. Jakoś mi to nie wyskakuje, o. Do tego, ale do lewego. Musi być do lewego. Nie do tego, gdzie jest numerek. Tylko tutaj, z tej strony. Do lewego. Wpisujemy po prawej, wpisujemy numerek. Numerek. Ustawiamy na value. I podłączamy do drzwi. I wtedy po wpisaniu dobrego kodu będą się drzwi otwierać. Po wpisaniu złego nic się nie będzie działo. Następnym tem mamy logic gate, gdzie ustawiamy tak, od tego podłączamy tutaj, a od numpada podłączamy tutaj. Widzicie? I na tym ustawiamy tak. Tutaj to zaznaczamy i ustawiamy tą drugą od dołu opcję. Następnym mamy następny logic gate, gdzie od tego podłączamy do niego i od tego hasełka, co się wybiera, number coś tam, od tej number gate podłączamy tutaj. Więc z tego w lewo, a z tego w prawo. I tutaj ustawiamy na tym i ustawiamy tą trzecią od góry opcję XOR. Tą opcję. I ostatnim jest Invertie Gate, gdzie tylko od tego podłączamy do tego. To chodzi, żeby nam to sygnał przewracało. Bo to nam wysyła true sygnał, jeżeli tu podłączymy pod te, to one będą cały czas zniknięte, a jeżeli je odwrócimy, to będą tylko na hasło znikać. Więc z tego podłączamy do tego i z tego podłączamy pod wszystkie znikacze, jakie mamy. Tutaj nic nie ustawiamy, nic nie robimy. Najlepiej jest to sobie jeszcze, bo ja to postawiłem tak, że to jest widoczne. Tu była ściana i to jest widoczne, jak wpada, żeby to schować, żeby tego nie było widać. Najlepiej sobie tak zrobić. Tutaj wiadomo, N zaznaczamy, no tutaj teraz nie mam tego klocka, ale on tu był. N zaznaczamy te klocki, no to lepiej oznaczyć. Te, które mają znikać. No i to by było tyle z tymi hasełkami, z tymi drzwiami. Złe znika, bo tego nie zaznaczyłem. Tu jest, o, cyk, cyk. A na dobrym otwierają się drzwi i możemy wejść. Tutaj ustawiamy restart. Jeżeli tego nie ustawimy, to się nam drzwi nie zamkną. Ustawiamy sobie, ile sekund potrzebujemy na wejście do budynku. I wszystko. Takie
kombinacja z czterech urządzeń robi nam pułapkę i wejście na hasełko. Jeżeli byście to budowali, byście mieli problem jakiś z budowaniem tego, pisać, będę miał czas, wejdę do Was na serwer, pokażę, czy odpowiem Wam w komentarzach. I możecie pisać, jakie jeszcze pułapki podajcie, jakie jeszcze pułapki można zrobić, co wyście wymyślili. Zapraszam do subskrybowania, polubcie tam filmiki moje, udostępniajcie znajomym. Zbieramy, żeby jak najwięcej subskrybentów mać, już mnie dobili do 170. Postarajmy się nabić jeszcze ich tam więcej. Wysyłajmy znajomym filmiki. No i myślę, że to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia. Cześć Wam.